Ostatnio w życiu Macieja Gromskiego wydarzyło się tak wiele, że z nieukrywaną ulgą powitał spokój, który wreszcie zapanował w jego życiu. Morderca Karoliny Wąs został zatrzymany. Jej syn nadal przebywał w rodzinnym domu dziecka, ale niedługo miała się nim zaopiekować dalsza rodzina. Maciej skupił się na nadrabianiu zaległości w pracy i życiu osobistym. Nie po raz pierwszy przyszło mu na myśl, że gdyby miał inny zawód, nie prowadził własnej firmy i nie mógł pracować zdalnie podczas wszystkich wyjazdów związanych z poszukiwaniem Karoliny, najprawdopodobniej poszedłby z torbami. Dziadek, prosząc go o odnalezienie kobiety, na pewno nie brał pod uwagę, że będzie to tak skomplikowane i narazi wnuka na niebezpieczeństwo. Było, minęło. Nowe zlecenia napływały, bo firma Gromskiego cieszyła się dobrą marką, więc nie było powodów do zmartwień. A życie osobiste? No cóż, wyglądało na to, że ostatnie wydarzenia wzmocniły jego związek z Emilią. Spędzali ze sobą coraz więcej czasu, pomieszkiwali u siebie, a nawet parę razy zaczynali rozważać, czy nie byłoby dobrze zamieszkać razem. Nad sformalizowaniem związku jakoś na razie nie myśleli. Nie obrączka na palcu decyduje o jakości relacji. Drodzy Państwo, serdecznie zapraszam do wysłuchania kolejnej części, już 11, przygód Macieja Gromskiego, tym razem pod tytułem Nieoczekiwane majowe komplikacje. Oczywiście autorką jest Agnieszka Pruska, a czytam ja, Filip Kosior.